Siema, siema, to jest nasz pierwszy dzień wakacji. Siema. Siema. Co dzisiaj robimy, powiedz? Kupujemy monitor. Kuba, prowadziłeś już auto? No. Jakie? No. Nie, monitor, klawiaturę i myszkę. Od tego zaczęły się nasze wakacje. Otwarte. Tu paragon, proszę bardzo. Dzięki. Co będziemy robili w wakacje, Kuba? Będziemy w ogrodzie. W ogrodzie będziemy dużo robić? Dużo rzeczy robić. To znaczy, co to może być? Co możemy robić w tym ogrodzie? Będziemy sprzątać. Czyli enduro nie będzie w tym tygodniu? Nie, nie będzie. Chyba, że kłady. Bo raptusa będę odbierał. O? To jeszcze będzie się działo w wakacje? No i nutę jutro śpiewamy. Nuta. No to tymczasem. Będzie ciężko, nie? Jak myślisz? Bardzo. Bardzo. Boisz się? Nie. Nie? Dawid ogarnie. Tymczasem... Kuba, jeszcze jedziemy do Leroy'a po materiały budowlane. Bo fontannę będziemy robić. Ale przecież. No, przecież jednak. Zamiast jechać na Bermudy, my będziemy... Teraz gazuj szybko, gazuj, bo nas wyprzedzi. Jakie zakupy zrobiliśmy, powiedz? Kupiliśmy trytki, farby... Farby. I... Pędzle. I silikon. Budowlany do naprawy fontanny. Czyli takie majstry będziemy domowe teraz, no, nie? Tak. No. No i oczywiście uczymy się piosenki. No. Już jesteśmy po pierwszej próbie. Kuba, prowadziłeś już auto? No. Jakie? Scenika. Tylko? No. A BMW? Nie. Nie? Nie prowadziłem. Chcesz? Nie. Kawałek? Nie. Czemu? Nie wiem. No jak scenika prowadziłeś? Hele. To co to za różnica? BMW, a scenik? Wakacje są. Dawaj. No dobra. No taki większy kład, wiesz? No taki większy kład pewnie. Dobra. Muszę się przyśpieszyć. A jak kierownicę podniosę, to gładaj się. Dobra. No to teraz dźwignię musisz. Jak? Na D. No i teraz masz nogę, daj po prawo. No. No i ruszaj. Gazu przyłożysz trochę? Czujesz gaz? No. No to dobra, ja opuszczam kierownicę. Skręcasz? No. No nie widzę. Patrz, auto stoi. O nie! To ja hamuję. Ja się przesiadam. Nie, no jedź, jedź, no co ty. Teraz, jak już jesteśmy i prostuj kierownicę. Nie w słup, Kuba. Teraz gazuj szybko, gazuj, bo nas wyprzedzi. Gazuj, dawaj gazu mu. Więcej trochę, więcej! I prawej się trzymaj, bo urwiesz zawieszenie. Urwane. Trzeba na dziury nie kierować się. Dobra. A widzisz. I co, fajnie? Fajnie. O Jezu. Zaraz hamuj, nie w bramę. Jaki? No ten pedał duży. A, dobra. Dalej trzymaj go. I wajchaj teraz, dawaj na P. Dobra. Nie umiem. Dobra. To trzeba wyjść. I co, jak było? Fajnie. Pokaż się tu, powiedz. Było fajnie. No dobra. Siema, siema, byki. Siema, jedziemy do teledysku. No, będziemy nagrywać nutę dla was. No, będzie czat. Tej ekipy nigdy temu nie zaprzeczy. Czasem błotnik pęknie, złamie tutaj rękę. Mimo tego bólu, to jest naprawdę piękne. Ekipa i smak ryzyka. Dają radę. Ryzyka i to na enduro śmigać. Dasz radę wysiąść? No oczywiście, że tak. Dobra. A jak? A ja. Trzeba je. Trzeba sobie radzić. Jasne. Robimy wjazd na studio, Kuba. No, starałem się z Kubą. Przygotowaliście się. Siema, Dawid! Siema.
Czekaj, nic nie mówcie beze mnie. Słuchaj, jest taki pomysł, bo ja... Daniel nie zna tekstu całego. Ja w ogóle nie znam. I chcemy trochę foga wkręcić w ten, nie? Nie, no Daniel będzie zamiecia. Często nagrywasz piosenki? Tak, tak. Bo jeśli ich nie ma, to życie z... Wydrukować ci zdjęcie? Mi. No zgrzałem się tą nutą. Gorąco jest, ale jest dobrze. Jestem zadowolony. Nie jest gorący. Jestem zadowolony, bo po prostu wiem, że Dawid jest fachowiec i robi. Masę jest fachowiec, wiem, że dobrze robi. Dawid to samo. Daniel, no to zaraz Daniel zobaczymy. Tak, największy fachowiec, bo on ma Maybacha. Maybacha ma. Dobrze robi. Kuba jest też ze mną i tu mnie wspiera. Ale Brechty, ale się śmieje ze mnie. Wiecie, co potem wyjdzie, to pszczółka Maja. Ej, może Kuba pszczółkę Maję tu walniemy od razu. W takiej wersji, Martyniuk, Zenon. Wysłuchaj! tak się rajcujesz? Te totalnie odjechane rzeczy. No ale ta się mi tam sieci wchodzi. Z się odjechane rzeczy. Z się wychodzi, no i... Z ciebie wychodzi. Chyba podpowiedz Dawidowi, jak ma to dykcjować. O których nie masz pojęcia. Powiedz swoimi zdaniami, jak było, powiedz, jak się czujesz. Fajnie. Ja też lubię nagrywać. Daniel, lubisz nagrywać? Lubię, uwielbiam. Nagrywanie to moja życie, pasja. Kurwa. To jest jego życie i pasja. Ta ostatnia niedziela, jutro się rozstaniemy. Tak, Daniel nam obiecał właśnie, że zaśpiewamy cały utwór Mietka Foga. Ze starej płyty, z ubiegłego wieku. Ja, poczekajcie, nic nie mówię. 20. Początek lat 20. ubiegłego wieku. No, trochę historii poznacie muzyki rozrywkowej. Rozrywkowej, bo niepoważnej, nie? My poważni nie jesteśmy. A ty jesteś poważny? Przećwicz sobie najpierw. Przećwicz to, Daniel. My jesteśmy z tobą. O, dobrze, dobrze. Taki mały pierd był. Yo. Bryt. Lubimy ten klimat, gdzie nas nie ponieść. Chłopaki, mamy to! To Enduro Team! Tak yes! Wszystko się zaczyna! Jest sesja zarejestrowana. Lepiej się czujesz, Daniel? Dużo. Od razu dużo lepiej.